jedziemy. Cześć. Pani Violeta? Tak, ja pisała do mnie. No, co, bo ona nie ogarnia. Ale ja jej napisałem, że będzie u mnie i tu u pana będzie. Aha, ja jej wysłałem link. U pana. Żadnego pana, u Romana. No, tak, udostępnił nas. Tu jest, no, i powiem ci, żebyś musiał właśnie wrzucić na fejsa, bo ona do mnie ogarnia tego, nie? Żeby, wiesz, sama znaleźć na YouTube, wrzucić na fejsa link, to już jest łatwiej, nie? Bo ja mówię, w razie czego, że ja mam... No, dopiero dostałem tu od kolegi program, który mogę sobie zrobić i będę mógł puszczać już na tym. No widzisz, to się czegoś nowego dowiedziałeś. Będzie lepiej widać, wiesz? No. No wiem, o co chodzi, ale mi się, kurczę, na YouTubie na żywo, to mu to lepiej wychodzi. Ci lajkują coś. Coś wczoraj ogarniałem TikToka, nagrywałem na żywo i zaprosiłem, bo wczoraj już był kurwa na tym. Popularniejszy. Weź, wyślij z mojej ten, że mam się widzę, widzisz. Już nagrywasz już na żywo? Nie, jeszcze. No ja już, już tu jest, na żywo idzie. No. Ciekawe, co to dzisiaj będzie, nie? Masowałaś go? Łej, on ledwo z roboty przyjechał, kliknął rosołku. Ja więc zjedz coś porządnego, nie? Bo jak się naje, to nie będziemy się chciało biegać. No dobra, rosołku kliknął i polecił z ręki dziela. Ale co, asysta ostatnio była? No i go też, nie? Ja tam już mówię.
się nagadałem o tym. Jesień ją ma blisko przybiły, lekarze obu zespołów nie rozmyślili, bowiem to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na mecz. Drużyna gości zagra w strojach czarnych, natomiast gospodarze tradycyjnie w białych koszulkach i złotych spodenkach. W pierwszym meczu tych drużyn padł wynik 0-0. Miejmy nadzieję, że dzisiaj padnie co najmniej kilka bramek. Witamy zawodników oraz trójkę sędziowską. Powitanie. Teraz mamy losowanie wojsk. I już za chwileczkę rozpoczynamy pierwsze spotkanie 19 kolejki Wielkopolskiej Ligi Okręgowej pomiędzy Wisłą Borek a Promieniem Krzywiń. Rozpoczynają piłkarze Promienia Krzywiń. I pierwszy gwizdek sędziego. Thank you.
Na razie gra też w środku boiska. Czas na przedstawienie składu w obozie zespołu. Bierzemy gości, Kronin Krzywi, Stronie Czarne. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło w następującym składzie. Franco z numerem 1, Michał Sosnowski. Próba ataku drużyny Skrzynia z prawej strony. Zakończona niepowodzeniem. Numerem 9, Mikołaj Losy. Numerem 18, Hubert Miotarek. Numerem 19, Kodziarz Bartlewicz. Numerem 7, Hubert Padrzyniak. Numerem 24, Kacper Mroziński. Numerem 16, Mikołaj Woszek. Numerem 6, Wojciech Goszczyński. I z numerem 3, Filip Nowak. W rezerwie pozostają numerem 20 Mikołaj Gabrielski, numerem 22 Kamil Rodliński, numerem 26 Aleksander Konieczny i z numerem 12 Łukasz Konieczny. Trenerem zespołu gości jest pan Łukasz Konieczny, natomiast kierownikiem drużyny pan Sławomir Krzysztof. Drużyna gospodarzy, drużyna Wisłogorod Wielkopolski, stroje biało-złote, dzisiejsze spotkanie rozpoczęła w następującym składzie. Franco numerem 1, Marcin Porzucek, numerem 5, Jakub Płaszczyk, numerem 17, Hubert Kurzykiewicz, numerem 6, Patryk Buskowiak, numerem 7, Mikołaj Roszak, numerem 15, Patryk Czemski, numerem 14, Maciej Czemski, numerem 20, Piotr Kalusik. Początek meczu bardzo spokojny. Na razie bez żadnej groźnej akcji z obu stron. Z numerem 2, Bartosz Rudę. W rezerwie pozostają z numerem 12, bramkarz Hubert Biza. Numerem 33, bramkarz Szymon Andryszkiewicz. Numerem 3, Marcin Kończak. Numerem 4, Bartosz Napierała. Numerem 8, Kasper Kędziora. Numerem 9, Mateusz Szymczak. Numerem 13, Mikołaj Dopierała. Numerem 21, Bartosz Falkowia. I z numerem 22, Bartosz Kupiński. Błażej Kupiński. Trenerem zespołu gospodarzy jest pan Tomasz Gawroński, natomiast kierownikiem drużyny pan Krzysztof Kraczyk. Akcja Wisły z prawej strony i mamy aut. Krew znowi drużyna z Worku Wielkopolskiego autem. Akcja bez powodzenia. No ja wiem, opowiadam. Błąd zawodników Krzywinia. Jest szansa dla Wisły. Strzał. Bardzo ładna obrona bramkarza Promienia Krzywin. Niewykorzystana okazja gospodarzy. Thank you.
Szósta minuta meczu, 0-0. Jak do tej pory jedyną okazję mieli Wiślacy. Kilku meczy w jednej puli. Ale bramkarz Promienia spisał się znakomicie. Out dla ekipy Skrzywinia. Będzie rzutka w pole karne. Czy będzie kontra Wisły? Ładne podanie. Chyba ataku z lewej strony, ale już jest bramkarz Promienia. Teraz Krzywik w natarciu. Brawo, Pół! Uczy! Wtedy masz gospodarkę. Atak Wisły środkiem boiska na prawe skrzydło. Będzie rzut rożny. Pierwszy rzut rożny w tym meczu. Ponowny rzut rożny. Tym razem krótkie rozegranie. Uderzenie w kierunku bramki. Chybione jednak. Jak na razie jest to wyrównany mecz, a dochodzi 10 minuta meczu, wynik 0-0. Out dla ekipy z Borku. Środkiem boiska. Akcja prawą stroną. Wyśrodkowanie. Bardzo wysoka piłka. Wychodzi na aut bramkowy. Nie. Długa piłka.
Tak, brałam stronę, to się nie skrzywi. Mamy aut. Tylko zwycięstwo! Grę rozpocznie. Bramkarz drużyny gospodarzy. Nie, aut mamy, mamy aut. A tak Wisły, środkiem boiska, bardzo dobre podanie, ale spalony. Pressing drużyny Wisły Borek, a sędzia odgwizduje faul Jadromina Krzywi. Zatrzymana przez obrońców gości. Żadnej z drużyn nie udało się do tej pory osiągnąć zdecydowanej przewagi. Niedokładne podanie do napastnika. Tym razem dośrodkowanie. Bramkarz Wisły był na miejscu. Przejdzie!
minęła 16 minuta meczu. 0-0. Na razie jest to mecz walki. Bez goli. Widzę, że obie drużyny szanują piłkę. Próba uderzenia zawodnika z Krzywienia. Zablokowany. Tym razem chyba ataku Wisły. Ale nie było to dokładne podanie. Długie podanie na lewą stronę. Wisła w ataku. Czy był faul? Sędzia odgwizduje. Rzut wolny dla piłkarzy z Borka Wielkopolskiego. Mamy szansę na pierwsze trafienie w tym meczu. Rzut wolny, z około 25 metrów. Dwuosobowy mur gości. Kurwa, ja widzę, jak kurwa też ci robił razem, kurwa, słyszałem. On opiekuje kurwa do godziny 16, to kurwa same telefon odbiera i gada przez telefon. Okej? Po 16 się dużo robi, jak idziecie. To moja mała też ma aparat. Pośrodkowanie. Kilka minęła bramkę. I mamy aut bramkowy. Ale najlepsze jest to, nie? Ja nie wiem, jak to robię. W chwili przerwy chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie naszej drużyny. Za tydzień spotkamy się w regionie Zborku o godzinie 16. Będziemy podejmować zespół Grenewi i próba pressingu Wisły, ale nieudana. Teraz kontratak drużyny z Krzywienia, a bramkarz na posterunku. Długie pytanie na lewe skrzydło. Pośrodkowanie, ale nikt z drużyny Wisły nie poszedł za akcją. Długie podanie. Zbyt długie podanie. Napastnik Wisły nie doszedł do tej piłki. A dla Wisły. 20 minuta meczu, 0-0. Ale teraz wyrównali. Dlaczego on pije krowę? Kto wie, jaką? I...
jak nie wyjdzie sobie z każdym dziecko, to mam dziecko w polski dom, albo do domu. Tak. Te wszystkie sposoby przerwy. Abram nie. Ale Abram z kolei sam nie. Ale on nie tam był. Ale ja złapał go już 40 lat. Że się przejechał przez ulicę. Tak to się go robi, ale jak już dostał, bo on bardzo gości, którzy wywalczyli aut na wysokości pola karnego. Będzie piłka wrzucana w pole karne. Zamieszanie. Obrońcy Wisły wybijają piłkę. Zawodnik z Wisły został sfaulowany i mamy rzut wolny. Zawodnik Wisły. To jest szansa na atak. Chyba się sami zakręcili. Zawodnicy zboru wielkopolskiego. Akcja promienia. Uderzenie. Piłka przeszła. Przy lewym słupku bramki. Było to niezłe. No, pytam to był kurwa ten, nie? Nie piłki w pole karne, strzał głową, ale mocno chybiony. Mija 25 minuta meczu, w dalszym ciągu 0-0. Siedziałem już koło niego. Ale jaki poważny to powiedział. Ale przyjemno za nie, no tam to kurno opie, no. O, o, o Jezus, kurwa, bo ja już... Leży zawodnik promienia Krzywiń i to jest powód przerwania gry. Czekaj, nie.
Strząsa, dwa Wisły i spalony. A jednak spalony. Tylko na to czekają, bo nie ma wyżej, ale nie wiem, ufa, nie przodzą. Serio wam mówię, tak bym wam nie powiedział. Wydaje się, że będzie dośrodkowanie pole karne. Dokładnie tak, wysoka piłka. Uderzenie oleja. Kilka metrów od prawej wysypka. Przecież się nawet nie zamienił. Szansa dla Promienia. Ładna akcja, będzie uderzenie zblokowane przez obrońcę i mamy rzut rożny. Przyjmuje ponownie piłkę zawodnik z Promienia. Będzie jeszcze jedno środkowanie. Ładnie przeszedł z prawej strony przy linii. I faul. Faul na obrońcy Wisły. Była to niezła szansa dla Promienia. Minęła 30. Minuta meczu 0-0. W dalszym ciągu ataku, ale bardzo trudno im jest przebić przez szczelną obronę Krzywinia. Długa piłka. Tak? To co spotkałem z Maka?
próba rozegrania w środku boiska. Zakończona niepowodzeniem. Ponowna próba wbicia piłki w pole karne. I znowu obrońcy się nie rozbijają. Czy teraz wyjdą z kontrą? Niestety. Długi wrzut piłki, ale w zasadzie do nikogo. Faul. Atak bliski środkiem i faul chyba będzie żółty kartonik. Pierwsza żółta kartka dla zawodnika Promienia Krzyk. Wrzucenie piłki w pole karne. Chciałoby się powiedzieć bezsensowne. Wychodzą z własnej połowy, zawodnicy z Krzywinia, prawa strona, ale zawodnik kości został wypchnięty. Oh,
piłkę. No ale we skrzydło. Mamy atak z prawej strony gospodarzy. Ale złe było to podanie i promień wraca do gry. Widać, że obie drużyny boją się odsłonić i mocniej zaatakować. Lekką przewagę ma drużyna gospodarzy, ale jak do tej pory mieli tylko jedną okazję do strzelenia bramki. Minęła 40 minuta meczu. 0-0. Ośrodkowanie. Zakończony rzutem rożnym. Dla gości. Uderzenie, obrońca głową wybija piłkę. I sędzia odpisuje faul na bramkarzu. Ale
Atak Wisły w lewą stronę. Walka z obrońcą. Udało mu się wyjść piłkę. Coś tam się wydarzyło. Sędzia zdaje się odgwizdał faul na zawodniku gości. W natarciu. Nic z tego, nic z tego. Środkowanie? To raczej był strzał. Bramkarz bez problemu podchwycił piłkę. Ostatnia minuta pierwszej połowy. Zakończył pierwszą połowę meczu 0-0. Thank you.
Dawaj, Eda!
Powoli kończy się przerwa w spotkaniu. Szybciutko jeszcze przypomnę wszystkie mecze 19 kolejki. Nie to. Więc oprócz dzisiejszego meczu, jutro o godzinie 12 Korona Wilkowice podejmuje Orle Jutrosin. Bardzo ciekawe to też będzie spotkanie. I będę w Wilkowicach i będzie transmisja na żywo. O godzinie 15 mamy dwa mecze. Sarnowianka Sarnowa podejmuje Sokół Chałkowo i Sparta Miejska Górka podejmuje Zawiszę Dolsk. O 16 Awdaniec Pakosław gra z Brenewią Wijewo, natomiast w niedzielę Helios Bucz podejmuje Ruch Bojanowo. O 13 Sokół Kaszczor MTS Pawłowice i o 15 Rydzyniak Rydzyna GKS Jaraczewo. Jeżeli chwileczkę się wstrzymuję z odczytaniem, to niestety, ale światła mnie troszeczkę oślepiają na stadionie. Bardzo ładne boisko mamy w Borku Wielkopolskim, naprawdę. Bieżnia lekkoatletyczna, pełnowymiarowa. Murawa, bardzo ładna. Tylko brać przykład. Jeszcze chwileczkę. I wracamy do gry. Słyszymy gwizdek sędziego i za chwileczkę rozpocznie się druga połowa. Przypomnę, że wynik bezbramkowy. Małą przewagę mają gospodarze, ale widać, że obrona Promienia Krzywi bardzo dobrze się spisuje i gospodarze nie mogą się przebić. Było pytanie, czy są kibice gości. Nie ma kibiców gości, przynajmniej nie ma oznakowanych kibiców gości. Czego? Pytanie było, czy są kibice gości. Nie ma. Na trybunach Borku jest około 100 osób. Będzie około 100 osób. Dzisiaj filmuję wspólnie z kolegami z Borka. Proszę, może się przedstawić? Łukasz Genderka i zapraszam na profil Romana. Tak i... Super! Dzięki chłopaki za zaproszenie i pociśnięcie w ankiecie. Ja bym się kiedyś bał. Autentycznie bał kiedyś. No i zapraszamy. Panie Romanie, na mecz z GKS-em Jaraczewo, który jest zagrany też w piątek o 19.26. 26 kwietnia. Przemyślimy, zobaczymy. Chociaż 26 kwietnia, to ja mam swoje zawody biegowe, to niestety ja w ogóle nie będę w tym weekend filmował, bo wyjeżdżam na zawody biegowe. Zawodnicy na boisku. Już za chwileczkę sędzia wznowi grę. Protokół to tam jest dokładnie 1-1. Protokół pisze dopiero po przeszukaniu samochodu. Nie może spisać. No tak, ale no jak powiesz, że ma spisać ten protokół, to musi i nic nie znajdzie, to i tak musi go spisać. Więc oni głównie rozmawiają. Przez chwilę postraszył deszcz. Na szczęście przestało padać, więc jest dobrze. I rozpoczynamy drugą połowę. Thank you.
musi do niej wtedy przez pani mówić. Pani Kasia, przypomnę ci, że mam 9 punktów, nie? Jak coś jest, wiesz. Weź to napisz na fejsie jeszcze. Napiszę. Akcja Wisły, próba przedarcia się z tego, faul na zawodniku Promienia. Padania dosyć prostopadłego, niecelne było jednak to badanie. A tak, Ślaków. Promienia. Długa piłka, ale obrońca poradził sobie bez problemu. Obraz gry po przerwie się nie zmienił. Walka. Walka o każdą piłkę. Będzie dośrodkowanie, pole karne, tak? Głowa? Bardzo niecelne uderzenie. Widać, że drużyna Promienia Krzywi nastawiona jest na grę z kontry. Często próbuje uruchomić jednym podaniem napastnika, ale do tej pory im się to nie udało. Ale zawodnicy, szczególnie obrona Wisły, muszą być bardzo czujni. No widać, że w tym meczu może zdecydować jeden gol. Tam to medalowe. Atak Wisły? Nic z tego. Teraz Promień, błąd obrony Wiślaków. Trzy szanse wykorzysta Promień. Zawodnik zepchnięty na prawe skrzydło na narożnik pola karnego i był faulowany. Był faulowany, będzie rzut wolny z okolic narożnika pola karnego.
a zdaje się, że też będzie żółty kartonik dla zawodnika Wisły. Okazja dla gości na strzelanie gola. Rzut wolny z około 25 metrów. Czy będzie bezpośrednie uderzenie? Na to się zanosi. Dwóch zawodników stoi przy piłce. Gwizdek. Strzał. Za wysoko. Za wysoko. Piłka przeszła nad poprzeczką bramki gospodarzy. Ataku gości, lewa strona, rzucenie piłki, niedokładne rzucenie piłki po lekach. Przy gospodarze. Przejścia obrony. Obrońcy gości jednak są bardzo czujni. Walka w środku. Zawodnicy wymienia. I sytuacja się powtarza. Próba wrzucenia w pole karne. I wybicie piłki przez obrońców. A tak prawą stroną. Walka przy linii bocznej. Udało się przejść zawodnikom promienia, dośrodkowanie. I obrońca Wisły zmuszony do wybicia piłki na rzut rożny. Dośrodkowanie. Była szansa uderzenia głową, ale niepowodzenie. Następny strzał nad poprzeczką. Jak do tej pory była tylko jedna klarowna sytuacja w tym meczu, którą miał napastnik Wisły. Nie wykorzystano jej. 19% chyba. A tak Wisły środkiem boiska. Zatrzymany przez zawodników promienia. Próba kontry. Niezła akcja. Przed pole karnym zawodnikiem promienia. Faul.
Kolejna żółta kartka, jest to druga żółta kartka dla zawodnika Wisły Borek. Gospodarze od 56 minuty będą grać w osłabieniu. Zasłużona żółta kartka. Zawodnik gospodarzy opuszcza boisko. Co najmniej 35 minut Wisła Borek będzie grała w osłabieniu. Czy goście to wykorzystają? Rzut wolny. 23-25 metrów od bramki. Dobra okazja dla gości. Uderzenie? Bardzo dobre uderzenie. Minimalnie przyszło nad poprzeczką. Szybko złapał mnie żółty. Czy teraz zmieni się obraz gry? Czy promień bardziej zaatakuje? Wisła w ataku. Podanie na prawą stronę, na wysokości pola karnego. Dośrodkowanie. Piłka wzdłuż bramki przechodzi. Nie było żadnego zawodnika gospodarzy, który zdołałby wbić się do siatki. Walka przy bocznej linii. I aut dla promienia krzywym. Druga piłka na lewą stronę. Akcja wstrzymana przez obrońców gospodarzy. A teraz zdany faul na zawodniku Wisły. Ośrodkowanie w pole karne, ale tam nie ma żadnego napastnika gospodarzy. Atak Wiślaków. Akcja zakończona blisko sędziego. Nie wiem, co się wydarzyło. Mamy żółtą kartkę. Żółta kartka dla zawodnika promienia krzywym. W 60 minucie będzie dośrodkowanie w pole karne gości. Bramkarz spokojnie chce po piłkę i już ją wybija. A tak prawą stroną. Obrońcy poradzili sobie z napastnikiem z krzywienia. Teraz próbują wyjść z własnej połowy. Więc
15. Ponowny atak zawodnika skrzydła. Próba dośrodkowania i będzie rzut rożny. Rzut rożny dla gości. Dośrodkowanie wysoka, bardzo wysoka piłka, główka i bramkarz gospodarzy broni. Będziemy mieli kolejny rzut rożny, tym razem z lewej strony boiska. Była to niezła okazja dla Promienia. Dośrodkowanie, głęboko, zawodnik skrzydła nie opanował piłki, wyszła na nawet. Minęła 61 minuta meczu, dalszy ciąg 0-0. Przypominam, że zawodnicy Soborek 55 minuty grają w dziesiątkę po dwóch żółtych kartkach. Zawodnika gospodarzy. No hopie, Barcelona to jest kurwa. Aut dla gospodarzy. Jest atak, jest atak gospodarzy. Dwóch napastników. Z tego teraz chyba kontry gości. Walka w środku boiska. Próba rozegrania piłki. Przerzucenie na prawą stronę. Czy był faul? Nie było. Nie było faulu. Nie było faulu. Zawodnik Krzywinia leży w polu karnym. Ale już wstaje. Sędzia uznał, że faulu nie było, a tym samym nie było też rzutu karnego. I mamy zmianę. Promieniu krzywi. Przewodniczący Komisji Europejskiej, gości, Państwo, gości, Mikołaj Woszak, Anna Szefińska, Leon Wielki, 22, wymagała się Robinski. Akcja promienia. Szybko zakończona przez obrońców. Uderzenie zawodnika Rumienia. Bardzo nieudane. Tak, a tym razem.
Mam wrażenie, że dziennikarzom, gospodarzy teraz się nie śpieszy za bardzo. Zresztą trudno się dziwić, grają dziesiątkę. Próba rzucenia piłki po lekarni, atak Ślaków. I będzie szansa, nie, Bękarz zdążył wybić tą piłkę. Goście wychodzą z własnego pola karnego. Już są w połowie boiska, atak, faul. Kolejna żółta kartka dla gospodarzy. Nie układa się dzisiaj ten gospodarz. Najpierw mogli się przebić przez obronę gości, a następnie stracili jednego zawodnika, który otrzymał dwie żółte kartki. Będzie wyśrodkowanie w pole karne. Wyśrodkowanie głębokie. Bramkarz wychodzi, gospodarzy. Wypuści piłkę z rąk. Ale ta przechodzi nad poprzeczką. Teraz atak, kontratak promienia, ale napastnik źle przyjął tę piłkę. Jeszcze mają szansę na atak. Lewa strona pola karnego. Przejście na lewo. Złe podanie. Piłka wychodzi na bramkowy. Z lewej strony piłka wraca na środek boiska. Tym razem faul na zawodników gospodarzy. I mamy żółty kartonik dla kogoś z ławki rezerwowej. Będzie dośrodkowanie i szansa dla gospodarzy. Rzucenie piłki w pole karne. Bramkarz z łatwością złapał tę piłkę. I teraz szansa na kontrę. Wysoka piłka w kierunku pola karnego wraca z powrotem na środek boiska, teraz atak lewą stroną. Wypychany zawodnik imienia. Oddać piłkę koledzy, dośrodkowanie.
I zjebio! I spalony. Spalony. Dwóch zawodników na murawie. Przywoływana pomoc medyczna. Minęła 70 minuta meczu. 0-0. Za pozycję gospodarzy dają w dziesiątkę. Ataków z lewej strony szlaków. Nieudana. Out dla gospodarza. Mimo gry w przewadze drużyna gości nie uzyskała jakiejś znaczącej przewagi. Gra w dalszym ciągu jest bardzo wyrównana i mocno zanosi się na bezbramkowy remis. Do końca regulaminowego czasu pozostało 17 minut. Druga piłka na lewą stronę. A od domku. Tak, rzut wolny. Dla gospodarzy. Zdaje się, że był spalony. Goście na tarciu. Prostopadłe podanie. Nie było faulu. Gramy dalej. Mamy kontrę gospodarzy. Stawaj! Rzucenie na lewą stronę. Jeśli przyjdzie do środka przygotowania, jest szansa na strzał z dalszej odległości. Dalej, Galu! Teraz podanie na prawą stronę. Będzie mieli rzut rożny. Dziesiąta, szósta minuta. Rzut rożny dla Wisły Borek. Piłka przechodzi nad wszystkimi zawodnikami i wychodzi na aut. Próba pressingu ze strony gospodarzy. Goście wybijają piłkę na kolejny aut. No ale jak ją masz, to chyba podania.
z lewej strony boiska. Razem aut dla gościa. Muszę wrażenie, że zarówno gościem, jak i gospodarzom odpowiada ten wynik. Ani jedna, ani druga ekipa nie śpieszy się z rozgrywaniem piłki. Środek boiska, goście przy piłce. Chyba podania na prawą stronę nie udana. Najbardziej zadowolona będzie drużyna z Jaraczewa, która jeżeli wygra, odskoczy drużynie z Bolka na kolejne 2 punkty. Pressing niski, ale pojedynczy napastnik nie jest w stanie nic zrobić. Zawodników promienia. Goście prawą stronę. 80 minuta meczu. Bez zmiany. 0-0. Goście do bramkarza. Lewą stroną boiska. Dośrodkowanie. Jest szansa na główkę. Bramkarz piąstkuje. I obrońcy wybijają piłkę. Niezbyt udanie, ona wraca do zawodników z Krzywinia. Ci jednak wycofują grę. I do bramkarza. Dośrodkowanie. Bramkarz nie dał się skoczyć. Dwóch zawodników na boisku i bramkarz ten aut. Przypominam, że to jeszcze będzie drużyny rundę. Zakończy się 0-0. Mamy zmianę. Zmianę w drużynie promienia Krzywin. I zmiana również w drużynie gospodarczej.
nie ma nic. Dobra, ja to za chwilę zawołam. Ale ja chyba nie tam, tam jest Kuba. Ja są punkty też. Kuba! Za lewą stronę gospodarzy. I kolejna zmiana. Drużynie Wisły. A 93. Będzie zmiana w drużynie gospodarzy. Boisko Wyższa Barkos Gruber, numer 2. A taki zły? Będziesz wdrożny.
nie? Techniczne. Przeszło prawego szybko. Zapraszam wszystkich do lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału. Przypominam, iż w dniu jutrzejszym o godzinie 11.50 rozpocznie się transmisja z meczu Korona Wilkowice Orle Wrocław. Wisły. Mamy dwóch zawodników Wisły. W naszym ciągu walka. Mamy rzut wolny. Mamy dla Wisły. Oraz żółta kartka. Dla zawodnika gości. Rzut wolny. Odległość 25 metrów. Od bramki. Gości. Czy będzie bezpośrednie uderzenie? Raczej tak. Strzał zablokowany. Minęła 90 minuta meczu. Jeszcze nie wiemy, ile sędzia doliczył do drugiej połowy. Na zawodniku Piotr Szybin. Druga piłka z strony pola karnego, tutaj walka. Atak promienia. Próba ataku Wisły. Prawe skrzydło. Atak. Super strzał. Faul.
na zawodniku gospodarzy dany rzut wolny na wysokości pola karnego. I kolejna zmiana. Jedna z ostatnich szans. Na strzelenie gola przez gospodarza. Ostre dośrodkowanie. Byłem prawie pewny, że ta piłka wpadnie do bramki. W ostatniej chwili bramkarz zjebił tą piłkę. I teraz mamy rzut rożny na gospodarza. Będzie to krótkie rozegranie? Tak, krótkie rozegranie, dzięki. Oj, trochę się zakręcił zawodnik Wisły, ale odzyskują piłkę. Kolejny rzut wolny dla Wisły. Krzywka wyglądała nerwowe sytuacje dla drużyny gości, bo mogą przegrać ten mecz w samej końcówce. Strzałku i rzut rożny, kolejny rzut rożny. Gospodarze bombardują bramkę gości. Raz za razem. Tym razem będzie dośrodkowanie w pole karne. Rzut rożnego. Dośrodkowanie do... Zagranie ręką sygnalizuje. Sędzia tym samym zakończył mecz. 0-0 w meczu Wisły Worek Wielkopolski z Promień Krzemień. Drużyny dzielą się punktami. Tak jak powiedziałem, chyba najbardziej zadowolona z tego wyniku jest drużyna Biegańska Raczewo. Dziękuję za oglądanie transmisji. Do zobaczenia i do usłyszenia. Przypominam, iż jutro o godzinie 11.50 rozpoczyna się transmisja z meczu Korona Wilkowice Orła Jutrosin. Oby tam było więcej goli. Do zobaczenia i do usłyszenia.